Wiecie, jak się nie stresować z rzeczami? Zawsze wyobrażać sobie najgorsze. Bycie pesymistą bardzo przeszkadza w życiu. Jeśli chciałbym przejechać rowerem z Warszawy do Lublina i zakładał, że na pewno mi się nie uda, najprawdopodobniej nigdy bym się do tego nie zebrał. Z drugiej strony bycie optymistą jest wskazane, by podejmować w życiu różnego rodzaju aktywności, nie bać się wyzwań, ale zarazem potrafi człowieka wpędzić w dosyć duże problemy, bo namawia do tego, by nie zastanawiać się nad złymi scenariuszami, które mogą się wydarzyć. Innymi słowy, gdyby w tej mojej hipotetycznej wyprawie rowerem z Warszawy do Lublina zachowywałbym się w jej planowaniu jak typowy optymista, najprawdopodobniej założyłbym, że wszystko będzie fantastycznie, nic ze sobą nie wziął, przecież musi się udać. I zobaczcie, wystarczy, że przejadę jakiś kawałek szkła, kawałek za Warszawą, nie będę miał dętki na zmianę i totalnie malutka rzecz jest w stanie zupełnie mnie wytrącić z tej wyprawy. Będę musiał, nie wiem, szukać pomocy u kogoś i już się rzeczy sypią jak domek z kart. Dlatego jednym z najlepszych podejść jest tak zwany praktyczny pesymizm albo pragmatyczny pesymizm. Wywodzi się on ze współczesnego podejścia do stoicyzmu, antycznej filozofii, którą bardzo sobie cenię. Jest to filozofia ludzi praktycznych, ludzi, którzy zajmowali się w życiu czymś więcej niż siedzeniem na kamieniu i myśleniem o tym, jaką filozofię trzeba by mieć w życiu. Bardzo polecam poczytać listy moralne do Lucyliusza, listy moralne Seneki oraz rozważania Marka Aureliusza. W mojej opinii fundamentalne dzieła cywilizacji ludzkie, niezależnie od kultury, niezależnie od tego, kto mieszka w jakim kraju, na czym się wychował, w co wierzy albo jaką ma ścieżkę życia. Dużo się dowie z tych książek i bardzo go dobrze nakierują na radzenie sobie z wyzwaniami, z trudnościami. No właśnie, jedną z takich podstaw, którą można wyciągnąć, jest antycypowanie tego, że coś złego może się wydarzyć. Innymi słowy, nie jest to pesymizm, nie chodzi o to, że ja wiem, ja wierzę, ja zakładam, że będzie bez sensu. Jest to założenie, że nawet jeśli jestem optymistą i wierzę, że mi się uda, zakładam, że będzie bardzo trudno, a jeśli coś złego może się wydarzyć, pewnie się wydarzy. Jak to działa w praktyce? Jeśli jadę swoim rowerem z Warszawy do Lublina, zakładam, że może być zła pogoda, zakładam, że mogę złapać gumę, zakładam, że mogę nie skorzystać tylko z życzliwości ludzkiej, być może będę musiał przenocować w jakimś hostelu, więc biorę dodatkowe pieniądze. Tego typu rzeczy to jest przygotowywanie się i każda osoba, która łazi po górach, dużo podróżuje, ma to wszyte w jakąś tam teksturę osobowości, jest gotowa na to, że coś się może nie powieść. Podobnie jest z ludźmi, którzy pracują w biznesie. Biznes jest klasyczną dziedziną życia, gdzie regularnie wszystko idzie nie tak, jakbyśmy chcieli, więc każdy biznesmen ma jakieś, a przynajmniej powinien mieć dodatkowe fundusze, jakiś pakiet finansowy bezpieczeństwa itd. itd. Niestety wielu z nas często o tym zapomina w kontekście codzienności. Zupełnie nowy poziom myślenia o przygotowywaniu się na złe rzeczy w życiu, a w efekcie nie stresowania się niczym, spotkał mnie, kiedy miałem wielką przyjemność w styczniu 2017 roku odwiedzić San Francisco. Zostałem zaproszony na premierę nowej książki Tima Ferrisa, zresztą tej, do siedziby Creative Life, to jest taka firma Chase'a Jervisa, jeśli lubicie internet, możecie go również kojarzyć. I będąc tam na tym spotkaniu, właśnie miałem okazję spotkać i Jervisa, i Ferrisa, od którego się już od wielu lat uczę, bardzo dużo wyciągnąłem z jego podcastów. I on tam zaprezentował zebranej widowni, zaproszonym na tą premierę ludziom, jakby w prezencie był zorganizowany taki wieczór z pewną wartością dodaną, a nie tylko robienie sobie zdjęć i gadanie z autorem. I między innymi Tim Ferriss zaprezentował super metodę. Nazywa się ona Fear Setting i ja to sobie przetłumaczyłem roboczo na moje potrzeby jako kalibrowanie strachu. Jest to metoda, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, przedstawić. Zaraz ją dokładnie rozrysuję, jak z niej korzystać, kiedy z niej korzystać. I to trochę wygląda potem w praktyce jak magia. Mianowicie człowiek po roku korzystania z takiej metody, opowiem też o tym, jak ja sam z niej skorzystałem, po roku korzystania z takiej metody, jak potem patrzy na swoje pierwsze rzeczy rok wcześniej, które zaczynał tam wpisywać i których się wtedy bał, no to po prostu można się złapać za głowę tak, o mamo, po prostu. Trochę jak ktoś, kto jeździ zawodowo rowerem 40 km każdego dnia, sobie przypomina, znajduje zdjęcia, jak kiedyś był dumny, że przejechał pierwsze 2 km, co dla niego kiedyś jest dopiero, no wiecie, pierwszą zmianą przerzutki. Jeśli chcecie poznać dokładne niuanse tej metody Tima Ferrisa Fear Setting, zapraszam, żebyście wpisali w Google Fear Setting, znajdziecie jego bloga. Zapraszam też do zapoznania się z jego książką, która jest super. To są streszczone wywiady z naprawdę najlepszymi ludźmi w swoich dziedzinach. Jest tu Arnold Schwarzenegger, jest bardzo dużo znanych aktorów, ludzi biznesu, ludzi sportu, którzy opowiadają o różnych swoich metodach na trudności albo na karierę. I między innymi jest tam opisany Fear Setting, którego, no właśnie, tego naszej kalibracji strachu, teraz podstawową wersję rozrysuję Wam krok
po kroku. Żeby dobrze zacząć kalibrowanie strachu, trzeba najpierw wybrać konkretną dziedzinę, którą chcemy się zajmować. To może być ogółem jakiś strach związany z życiem, ale niewielu ludzi boi się wszystkiego, jakby cały czas, non-stop, niezależnie od tego, czym się zajmują. Dlatego dobrze jest wybrać sobie jedną dziedzinę. To może być kalibrowanie strachu, zaproszenie dziewczyny na randkę. To może być kalibrowanie strachu, zmiana pracy. To może być kalibrowanie strachu związanego z tym, że ja chcę zmienić charakter mojego bloga, albo rzucić studia, albo pójść na studia, cokolwiek. Jeśli coś generuje w Was lęk, macie takie stany strachu, że się niepokoicie, co z tego będzie, tą rzecz dobrze rozkminić kalibrowaniem strachu. Należy sobie zrobić potem tabelkę na kartce papieru najzwyklejszej i rozpisać sobie, napisać na samej górze tą rzecz, którą chcecie rozwiązać. Na przykład weźmy ten śmieszny przykład, który trochę zdejmie powagę z tego, o czym tu rozmawiamy, czyli zaproszenie dziewczyny na randkę. Napiszmy sobie u góry zaproszenie dziewczyny na randkę i potem się dzieją trzy kolumny, które musimy samodzielnie wypełnić. Kolumna pierwsza nazywa się: jaka jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć? I pod tą kolumną piszecie w kolejnych wierszach tabeli wszystkie możliwe, najczarniejsze scenariusze, jakie tylko umiecie sobie wyobrazić. Ale po prostu wszystkie. To, że nie przyjdzie, to, że Was wyśmieje, to, że przyjdzie z koleżanką na tą randkę i ta koleżanka będzie nagrywała na Snapchacie, jak płaczecie, bo ona Was zaczyna wyśmiewać. To, że tak naprawdę ona, jak zaprosicie na randkę, powie, że widzi Was w Tobie tylko i wyłącznie przyjaciela i nikogo więcej. To, że tak naprawdę kocha się w Waszym najlepszym kumplu. No wszystko, co sobie umiecie wyobrazić jako takie wewnętrzny monolog, który Wam podpowiada najgorsze rzeczy na głowie. Wiadomo, że mózg to absolutnie nielojalny kolega i czasami jak się człowiek zasypia albo jest pod prysznicem, ej tak, że tak, ej stary, pamiętasz jak 4 lata temu się ośmieszyłeś w towarzystwie? Przypomnijmy sobie te chwile, jakby wszyscy wiemy, że mózg tak działa, więc pozwólcie mu teraz absolutnie, niech się Wam wysmyczy, niech ucieknie spod homonta i niech sobie biega po łące i hasa i niech bryka w Waszą stronę najgorszymi scenariuszami na świecie, wszystkie wypiszcie. Środkowa kolumna to są strategie, jak zminimalizować prawdopodobieństwo, by ten najgorszy strach się wydarzył. Na przykład, jeśli boicie się, że ta dziewczyna, do którą chcecie zaprosić na randkę, może być zakochana w jakimś waszym kumplu, no to dobrą metodą jest poprosić, nie pamiętam już jak to było, ale pewnie Andrzej z liceum miałby pomysł w stylu spytać się swojego kolegi, by się spytał swojej przyjaciółki, bo ona się spytała jej przyjaciółki, czy jej się nie podoba kto inny z klasy. Jakby whatever, w tym stylu. A jeśli chcecie zmienić pracę, to możecie w tym momencie, jeśli na przykład waszym strachem jest to, że szef na was bardzo negatywnie nagada potem na rynku z jakiegoś powodu, no to napiszcie strategię, jak to zminimalizować. Drogi szefie, mogę na przykład do niego podejść, powiedzieć: drogi szefie, bardzo bym poprosił o Twoją pomoc przy zmianie pracy, by jesteś bardziej doświadczony. No i taka bazowa psychologia uprzejmości. Osoba ładnie poproszona raczej potem nie będzie Wam podkładała wszędzie świni. W ten sposób spróbujcie zminimalizować prawdopodobieństwo, że to, co jest w kategorii najgorszy strach, może się wydarzyć. Trzecia kategoria, trzecia kolumna, trzecia rubryka jest w mojej opinii najważniejsza. Piszecie tam strategię, jak już się wydarzy to najgorsze. Wasza strategia minimalizowania opcji, żeby to się wydarzyło, nie zadziała. W tym momencie napiszcie tutaj strategię, jak potem możecie wrócić do punktu wyjścia. Mianowicie, jeśli nie powiedzie się plan, który mam, nie powiedzie się to coś, co chcę zrobić, pomimo tego, że miałem pewien dodatkową strategię zabezpieczenia tego planu, zminimalizowania opcji negatywnych, a to i tak się wydarzyło, w jaki sposób mogę wrócić do absolutnie punktu wyjścia base one? W przypadku zmiany pracy może to być zostawienie takich relacji w biurze, na przykład, by potem można było wrócić do poprzedniej pracy, do poprzedniego pracodawcy, zostawić absolutnie żadne mosty niespalone, wszystkie relacje kwitnące. W przypadku zaproszenia dziewczyny na randkę, jeśli na przykład ta dziewczyna Was wyśmieje, możemy mieć przygotowaną już historię, którą opowiemy naszym kolegom, dlaczego ta niepowodzenie na randkę się na przykład nie powiodło. Zawsze można w jakiś sposób wrócić w okolice tego punktu bazowego. Jak Wy sobie daną rzecz rozkminicie w ten sposób, wypiszecie 50 najgorszych strachów, jakie macie względem na przykład zmiany studiów, rzucenia studiów, podjęcia studiów, poproszenia o podwyżkę, kupienia sobie nowego samochodu, czegokolwiek, co Was stresuje. Potem wypiszecie same dobre strategie, jak zminimalizować, by ten strach się zrealizował, a potem wypiszecie same strategie, jak sprawić potem, że jak on się już nawet zrealizuje, te 2%
margines pecha jednak się wydarzy, jak to w rzucie kością i macie przekichane, jak wrócić do punktu wyjścia. Jak człowiek w ten sposób będzie podchodził do swoich problemów, bardzo szybko nauczy się być całkiem kuloodpornym. Mianowicie zaczynamy się orientować, jak dużo z tych rzeczy się nigdy nie wydarza. Wydaje mi się, że Mark Twain powiedział kiedyś, że w jego życiu wydarzyło się bardzo wiele strasznych spraw, które na szczęście nigdy go nie spotkały. Innymi słowy, mam wrażenie, że to jest jedna z największych zalet kalibrowania strachu. Będą trzy, ale zacznę od tej najważniejszej. Mianowicie budujemy w sobie tolerancję na naszą wyobraźnię. Wiadomo, że ludzki umysł nigdy się nie zatrzymuje. Lubimy sobie podpowiadać negatywne rzeczy. Na pewno mi się nie uda, na pewno znowu się ośmieszę, tak jak wtedy na Sylwestrze 2010. Nieważne. No, już twoja głowa dobrze wie, co ma zrobić, żeby ci zepsuć humor. Nikt na świecie nie będzie tego umiał nigdy lepiej od niej. Dlatego jest bardzo ważne, by tej głowie regularnie uświadamiać i mieć potem w głowie bardzo we wspomnieniach szeroką baterię, szeroki wachlarz wspomnień, że twoja głowa się pomyliła. Tak? Jakby głową, moja kochana, pamiętasz, jak się bałaś, że na przykład dziewczyna mnie na pewno wyśmieje? Zobacz, pomimo tego, że wypisaliśmy miliard rzeczy, żadna się nie wydarzyła. Bo tak wygląda na szczęście życie, że bardzo rzadko kiedy realizuje się najczarniejszy scenariusz. Czasem bywa i tak. Nie mamy na to żadnego wpływu i chyba po prostu trzeba jakoś to mieć w sercu przerobione, że po prostu w życiu czasem bywa strasznie. Z drugiej strony rzadko się ten najczarniejszy scenariusz realizuje i z reguły jest trochę lepiej niż najczarniejszy scenariusz. A jeśli ma być lepiej niż najczarniejszy scenariusz, czemu niby nie mamy być przygotowani na to, by wiedzieć, co zrobić, by się nic nie wydarzyło, albo co zrobić, by się potem potoczyło dobrze? Zauważcie, że w kalibrowaniu strachu w ogóle nie ma mowy o tym, co zrobić, jak się powiedzie. Powód jest prosty. Wy już sobie poradzicie z tym, co zrobić, jak się powiedzie. Jeśli człowiek ma jakiś ogromny strach, na przykład czy ja powinienem zmienić studia po 2 latach i człowiek jednak je zmienia i się okazuje, że to był strzał życia i jest idealnie, sami fajni kumplet, cudowne koleżanki, rewelacyjni wykładowcy i hiper po prostu przydatna wiedza i wie pan co, dzwoni kiedyś do was biuro karier, mamy dla pana, nie wiem, praktykę u Ilona Muska przy startach na SpaceX. Czemu nie? Jak wy będziecie mieli taki scenariusz wydarzeń, najprawdopodobniej nie będzie wam potrzeba żadnej pomocy z niczym. Ale jeśli cokolwiek wydarzy się negatywnego, no właśnie. Kalibracja strachu to jest super pomysł. Pokazuję wam specjalnie ten notes. Mianowicie to jest prawdziwy notes, prawdziwa moja kalibracja strachu, której dokonałem będąc w San Francisco, w dzień po spotkaniu z Ferrisem i z Jarvisem. Poszedłem do knajpeczki Louis nad samym brzegiem oceanu. Kupiłem sobie kawkę, bo na więcej mnie nie było stać i patrzyłem się sobie w ocean i kminiłem o różne rzeczy, które się wtedy boję w życiu. Między innymi wtedy bardzo panikowałem, czy powinienem na blogu publikować serial w odcinkach. Swoją drogą zapraszam was. Teraz już mogę po prawie roku później powiedzieć, serial powstał. Nazywa się Umowy Śmieciowe, jest cały do przeczytania za darmo u mnie na blogu, link na dole. I ja pisałem sobie różne rzeczy, o które się boję. Na przykład, że będę miał jakieś problemy finansowe związane z tym serialem, bo chciałem wynająć redaktorów, żeby był na pewno dobry. Najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, pierwsza tabelka, będę miał problemy finansowe. Druga tabelka, jak ją zminimalizować? Zadzwonić do mojej księgowej oraz poprosić znajomego, który się na tym fantastycznie zna, żeby mi wyklarował sytuację, co się może wydarzyć. Jaka jest metoda powrotu, gdybym miał jakiekolwiek problemy finansowe? Ponieważ nie jestem zobowiązany wydawniczo, już wtedy planowałem ten blog pisać na blogu, ten serial w odcinkach literacki. Po prostu przerwę go pisać i zajmę się czymś stricte zarobkowym, aż sytuacja nie wróci do poziomu zero. I jak ja to sobie zobaczyłem na kartce, nie ukrywam, że otoczenie oceanu, który szumiał w tle i picie pysznej amerykańskiej kawy trochę w tym pomogły, ale jak ja zobaczyłem to na kartce, nagle poczułem taki kamień z serca i takie... To nie jest takie straszne. W sensie najgorszą rzeczą, jaką może mi się wydarzyć, nie jest to, że będę, nie wiem, bezdomny, albo będę musiał sprzedać komputer, albo będę musiał wrócić do rodziców. Nie. Po prostu przestanę to publikować na tydzień. To nie jest jakaś straszna kara w życiu. Jakby są gorsze rzeczy, które mogą spotkać człowieka, niż odroczenie spełnienia jego marzenia o tydzień. I ja zrobiłem, jak sami widzicie, pełną kartkę A4 takich notatek i nagle się okazało, że to jest bardzo wykonalne. Więc pierwszy, najważniejszy wniosek płynący z kalibracji strachu to jest to, że wam się uodparnia tolerancja. Drugi wniosek to jest to, że stajemy się elastyczni. Człowiek zaczyna widzieć, jak wiele rzeczy może zrobić dookoła, trochę jak strumyk, trochę jak Bruce Lee w swojej filozofii być jak woda. Omijamy, leci na nas jakaś wielka cegła i my nie musimy się z nią bić. My możemy ją takim spokojnym, finezyjnym niczym wąż ruchem wyminąć i zająć się tym, co jest dla nas naprawdę ważne. I trzecia rzecz.
chyba też najważniejsze. Generalnie wszystko jest ważne, co dotyczy kalibracji strachu, bo jest to super sprytna, prosta metoda, która z człowiekowi naprawdę odejmuje ciężar z barków i się łatwiej oddycha. Trzecia sprawa jest taka, że uczymy się budować strategię. Ja kocham podejście strategiczne. Bardzo nie wierzę w sztuczki, bardzo nie wierzę w lifehacki, nie wierzę w jakieś fajne metody, które sprawiają, że w 2 tygodnie coś tam. Na 99% one nigdy się nie udadzą. Bardzo za to wierzę w podejście strategiczne i długoterminowe. Na przykład, jeśli Wy sobie już zrobicie kilka takich fear settingów, kilka kalibracji strachu, dotyczących nadchodzącego kwartału, dotyczących zmiany pracy, dotyczących poproszenia o podwyżkę, na przykład potem możecie zauważyć, jakie strategie dla Was najbardziej pracują. Czy raczej jesteście osobą, która lubi wysokie ryzyko, wysoką nagrodę, czy raczej wolicie działać asekuracyjnie i spokojnie? Czy bardziej wolicie działać proszeniem innych ludzi o pomoc, proszeniem o wsparcie, czy raczej działacie samodzielnie? Ta wiedza na temat samego siebie jest bezcenna. A zatem, jeśli podobało Wam się kalibrowanie strachu, spróbujcie. Weźcie kartkę papieru, nie musicie nikomu mówić, że się tym zajmujecie, to nie jest jakaś rzecz, którą trzeba wyjaśniać znajomym. Jeśli odczuwacie jakiś stres, macie do tego prawo, weźcie sobie notes. Notes jest jak czekolada, notes nie pyta, notes rozumie. Po prostu weźcie długopis, zróbcie sobie kawę, rozkalibrujcie do zera swoje różne strachy i skalibrujcie je na nowo, tak jak się kalibruje urządzenia, by działały. Ten aparat, którym teraz nagrywam, też mógłby być zrobiony przez fabrykę tak, że działa tylko przy idealnym świetle, ale fabryka tego aparatu dobrze wiedziała, że tak życie nie wygląda i dlatego mam opcję kalibrowania go, ustawiania świateł, ISO, migawki i tak dalej. Do tego, jak wygląda moje mieszkanie, w Twoim mieszkaniu ustawilibyśmy go inaczej. Dlatego dokładnie tak samo pora skalibrować swój strach, żeby lepiej go zrozumieć i wiedzieć, że wcale nie jest taki straszny. Bardzo Wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. Poproszę Was o łapkę w górę i o suba pod kanałem, jeśli są to tematy, które Was interesują, ale to nie jest koniec, mianowicie teraz przechodzimy do Waszych komentarzy, Waszych najlepszych aplikacji, które ułatwiają życie. I muszę przyznać, że zasypaliście mnie, a w sumie siebie nawzajem, pod ostatnim odcinkiem ogromem wspaniałych propozycji. Pierwsza z nich to Ola Korbacz, która rzuciła ogólną kategorię aplikacji banku. Ja nadal jestem trochę zgredem, trochę dinozaurem, który jeszcze nie przywykł do faktu, że mój bank w ogóle ma aplikację, mogę ją używać, chociaż no właśnie, widziałem niedawno możliwość zapłacenia gdzieś blikiem, fantastyczna sprawa. Dla mnie odkrycie Ameryki, podejrzewam, że dla wielu z Was coś codziennego, dobrze jest o tym poczytać, jakie tam są zalety. Druga fajna apka od Was to Justyna Modzelewska i ona poleciła Listonik, aplikację do robienia list zakupów. Możecie dodawać produkty, kiedy zauważycie, że jakiś produkt się kończy, ale dla mnie, napisała Justyna, a się z nią w 100% zgadzam. Najlepszą opcją jest to, że możecie tę listę współdzielić z kimś innym. Rewelacja, jak się dzieli z kimś mieszkanie i trzeba coś kupić, a nie chce się, no nie wiem, niechcący kupować 2 razy tego samego, lub regularnie mieć rozmowy, ty miałeś kupić ketchup, ty miałeś kupić ketchup, no to nie mamy ketchupu. Trzecia apka polecona od Was to Little BK, polecająca apkę Stokart. Jest to apka służąca do przechowywania kart lojalnościowych. Strasznie mi się podoba pomysł. Ja kart lojalnościowych mam jakiś dziki ogrom, stanowczo za dużo. Mój portfel na tym cierpi. Muszę ją ściągnąć i zastanowić się, które będę mógł w tej aplikacji sobie pochować, żeby nie musieć ich nosić fizycznie. Lubię takie ułatwienia i no właśnie, te trzy apki bardzo pasowały jako rozwinięcie odcinka o aplikacjach ułatwiających życie. To był, moi drodzy, Uniwersytet Ogarnięcia. Komentarze spod odcinka o aplikacjach ułatwiających życie, a ten odcinek był o kalibrowaniu swojego strachu. Piszcie oczywiście pod spodem na takich, no nie wiem, powiedzmy, że wykładach otwartych, godzinach dziekańskich Uniwersytetu Ogarnięcia swoje propozycje na to, jak ogarniacie strach, jak ogarniacie lęk. Być może Wasz komentarz znajdzie się w tej oto sekcji w przyszłym odcinku. Dzięki Wam piękne za uwagę i to koniec dzisiejszych zajęć, moi drodzy. Możecie się rozejść na przerwę. Ciao!